Muszę się wam z czegoś zwierzyć. Ogólnie zauważyłem taką zależność. Które jest lepsze? To jest lepsze. Więc zauważyłem taką zależność, że w niższych dywizjach, załóżmy Gold minus, ludzie kiedy... Znaczy, ludzie mają takie dwie reakcje. Pierwsza reakcja to: oh no, we need a tank, please, pick a tank. Nie? I to wtedy wiesz, że to jest ktoś z niższej dywizji, bo oni boją się grać bez tanków. Oni uważają, że tylko i wyłącznie teamy z tankami mogą wygrać grę. To jest pierwszy znak. Drugi znak to taki, że kiedy widzą jakiś off-meta pick, to jest od razu: o nie, to się nie może udać, bo przecież tak w książkach nie pisali, że tak można grać. Ale jeśli jesteś już doświadczonym graczem i już wiele rzeczy zrozumiałeś i dorosłeś i już ci klacisze obrosły winoroślem, to wtedy już wiesz, że w tej grze działają najróżniejsze rzeczy i przede wszystkim trzeba być wyrozumiałym. I teraz ktoś mi powie: no, tak jest, bo w niższych dywizjach, kiedy ktoś pikuje troll pika, to zawsze nim finuje, a w wyższych to już inaczej może być. No więc ja ci powiem inną rzecz. Jeśli ktoś jest zdeterminowany, żeby piknąć troll pika w niższych dywizjach, to twoje gadanie tego nie zmieni, twój flame w tym nie pomoże, a jedynie pogorszy sytuację, bo gość się na ciebie wkurzy i może ci specjalnie przegrać grę. Lepiej go wspierać i dać szansę mu, bo może wyjdzie. Także nie masz wyboru, mój chłopie, musisz dorosnąć w tej grze. Dlaczego o tym zacząłem mówić? Dlatego, że mój AD Carry oczywiście już mnie sflamował za to, że wziąłem Pantka na supporta i mówi: no, jeśli już masz grać Pantem supporciszem, to chociaż weź go na AD Carry. A ja mówię: nie. Dobra, troszkę za daleko AD Carry był. Żeby to się ziściło, ale zaraz się uda, bo wierzę w moje cuda. Zaśpiewam wam piosenkę nawiązującą do tematu, to zaśpiewam wam. Patrzcie, dżunglera widzę. Jezu, to znowu się stało nas z Panteonem na supie. Mnie wyje... No. Takie piosenki mogą śpiewać AD Carries, grający ze mną. On chce ładnie... Jest to ward tutaj. Myślałem, że chce go postawić. Ale zobacz, jaka presja jest. No. Ogromna presja na Brandzie? Kurde. Na linii z Brandem to powinno być tak, że powinniśmy tu fruwać jajkami do góry. O nie! Ach. O Jezu, zabrakło mi tej odległości, którą chciałem pokonać. Ale mieli i tak jeszcze heala, z tego co widzę. No, ale jest fajnie. Jest fajny. On się chyba zrozumiał, że to ma sens. Tylko że, kurde, po tym flashu myślałem, że zrobię Q i od razu stun, a tu jednak zabrakło tej odległości. Ale jakie życie, takie dywizji. Ja myślę, że Pantheon to dobry support. Bardzo wspiera. A oni muszą żyć na kolanach. Chciałbyś żyć na kolanach. No, no i żyją na kolanach. Jeśli już zdecydują się podjąć jakiekolwiek działanie, to już jest... To już jest błąd. Teraz się trzeba wrócić, bo nie masz many. I mamy teraz do wyboru dwie rzeczy. Możemy iść w AP,
i jeszcze bardziej strollować, żeby z tego zabijać i z tego. I tak zrobimy. No bo już jak szaleć, to szaleć. Bo gdybyśmy teraz poszli w Lethality, to byśmy byli użyteczni. Ale nie jesteśmy tu po to. My jesteśmy tu po to, żeby pokazać światu, że ta gra to przede wszystkim rozrywka. A nie jakieś spinające wory. Gramy normala, wprawdzie, więc... Ale ja jestem człowiekiem, który będzie popularyzował Rambla na supporcie, także ja mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. Naprawdę, to piękne rzeczy są. Dobra. Ta fala się tutaj zaraz przesunie. Patrzę, kogo Brand bierze na agro, bo jeśli bierze moją Kobietę tutaj z Lili. Podkreślam, że Kobietę z Lili, bo zaraz tutaj Beata się odezwie w komentarzach i mnie powiesi za jajca. Więc jeśli fokusuję Kobietę z Lili, to my się wtedy wbijamy. Na uwadze mając to, że Vayne może nas odepchnąć. Przepraszam, że tak krząka mi w ogóle, ale też przyznam się, że jestem przykuchy, bo... no bo moje zatkania nosa czasem owocują czymś takim. Dobra, ale zacznijmy coś rzucać. Uuu, nie! A, boli, to był błąd. Za daleko. Wszystko przyjąłem i tak to się skończyło. I teraz jestem w takiej głupiej sytuacji, bo... No bo zamiast coś tu robić, to ja nic nie robię. Teraz mają na cooldownach skille. Chciałbym rzucić, ale nie mogę. Bo to trzeba w trakcie też uniknąć ich skillshotów. I teraz cisza. O, teraz! A, dobra. Tego mi brakowało. Tak dawno nie rzuciłem tą dzidą. O, dobra, super. Będę tak robił. Jezu! To znowu się stało, Dido rzucił w nią i ją to zabolało. Ej, nie! Bo ty wybuchasz. Dobra, teraz jakbym szóstkę wbił, to bym go może zabił pod tym turetem. Ale nie zdążę tego zrobić chyba. Czekaj, Wukong mi powie. Yep. Mogłem uciekać zaraz się z nią bić, bo zastanawiałem się, ile to zada po tym AP, ale to jednak jest za mało. To jednak jest za mało. Na razie jest za mało. Ale teraz wszystko się zmieni. Nuklearny Pantheon. Nagrałem kiedyś taki filmik pod tytułem Apteon. Jeśli ktoś go nie widział, to powinien go zobaczyć. Naprawdę, to jest bardzo dobry film. Polecam. Word. Zawsze mnie to bawi. Tak samo jak ludzie, którzy piszą, że o, spaliłeś 40 fleszy, żeby mnie zabić. O Boże, ci ludzie. No i co, słaby support? Moim zdaniem bardzo dobry support z tego względu, że macie point click. Przepraszam, ale musiałem porozmawiać tutaj z ludźmi. W takim razie mówiłem, że macie point click stun, czyli nie możecie go zmisować. Brzdęk.
Jakbym dobrze umiał korzystać z pasywki, to bym też umiał dajwować. Dobra. O, siema. Dobra. Mam ulti. Także mogę tu wrócić szybko. Ogólnie chciałem teraz się wycofać i ich zabić, ale wpadł tutaj Pike nagle z dupy. No i to mi troszkę pokrzyżowało plany. Kupię sobie maskę, bo chciałbym przetestować, czy będzie działać skill. Nie wiem, no nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że powinna. Ohoho. Uszujecie? Dawaj, dawaj, dawaj! O, to mój główny damage jest! O! Ale weszło, bo on nie miał pół HP. Chyba. Chyba dlatego. Chyba, że miałem zwidy. Ale moje wewnętrzne krzyki. Bo ja czułem, że to ulti musi hitnąć, żebyśmy zabili. Dobra. Teraz jakbym miał pasywkę, to bym mógł ją zresetować sobie. Ej, miałem ją. Dobra, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, idę stąd. O nie! Widzą mnie! Kurde, potrzebujemy cooldownów w sumie. Dlatego ulta, bo to głównie nasz ult jest źródłem damage'u. O nie, tam się biją, a ja cofnąłem. Cooldown reduction może jednak. Tak. To jest świetne rozwiązanie. Do tego kupię buty i będę szczęśliwy. 120 sekund. To są 2 minuty. To 2 minuty to można naprawdę wiele rzeczy zrobić. Niektórzy zrobią więcej niż inni. Dobra, chodźmy po tego expo, bo się zmarnuje. Dzień dobry, kontrola linii. Ale fajnie. O nie, to nie sięgnęło, no. Dobra, bo ja już nie widzę, co pada, a co nie. No to co? To może zabić tego Jaxa. O kurde, trochę daleko spadam. A przynajmniej będzie zaskoczony. Siema! Mój! Chodź tu! Nic nie mam z tego! Nic z tego nie mam! Aj. Czternasta minuta, chcę, żebym ja gankował topa jako support. Z Diamond! Pięknie! Let's go! Aż zabiorę tego Biona za to.
O, odkryłem cię! O nie! A! Cholera. Oła! Co to przyleciało nagle we mnie? Iba. A tu jest minion. Znaczy ward. Bo minion chciał iść. Bikers. Panowie, co tu zrobić w tej sytuacji? Dobić go? No ale dobra, zabiliśmy. Dobra, może pytam coś tego. O nie, tu ktoś jest. Dobra, walić to. O nie. On chce mnie zabić. Nie. Przeżyję to, dałem im killa. Ale jestem dobrym supportem, co? Poświęcenie mojego flesza, żeby mój adekery mógł zabić? Pięknie. Pięknie. Jest super. Dobra. To co? Robić z tego to? A robię, dobra. Będzie ciekawiej. Ale przydałoby się tę maskę przetestować. A na razie? Lecimy. O, kurde, ten... To był ruch z jego strony naprawdę dobry. Ale się dobrze z tym czuję. Ej, no wcześniej nie KS-owałem. Jak on może gadać, kurde, o takich rzeczach? On nie był ze mną na linii. Bo ja nekery się nie ten. Nie skarży. Depesze nie wpłynęły. A! No, cóż. Zobaczcie, to zadaje 550 damage'a. Plus 200. No cóż. Do KS-owania w sam raz. Co teraz? Trzeba tego jakoś dobrze użyć. Już mam plan. Ej, co on mnie, co? Przerwał mi! Co? Ratujcie mnie! Przerwał mi mojego stuna, jak? Jak on to zrobił? Ej, ale jedna rzecz. Dla zasady zestilowałem tego blue. Tak? Wziąłem go, był mój. To już... To on nie rozumie tego. I wy tego też nie rozumiecie pewnie, bo wy teraz się śmiejecie. Ale wy nie rozumiecie tego, ja wam to wytłumaczę. Zobaczcie. Idziesz sobie do sklepu po nowe majtki. Upatrzyłeś je. Idziesz po nie, ale widzisz, że została już ostatnia sztuka, nie? I ty już tak wyciągasz po nie rękę, a tu nagle zeskakuje z sufitu taki chłop, zakłada te majty na takie spocone jajca, biega w nich przez kilka sekund, ty go zabijasz, bo tak się wkurzyłeś i dopiero po tym możesz to włożyć. Ale musisz już chodzić w tych spoconych majtach, nie możesz ich nawet wyprać. No? No jak chcesz wyprać tego blue? Zwariowałeś chyba. Odrzuć go! O nie! A! Jezu, jak oni tu się kłócą. A to ten Z, co tak krzyczy na wszystkich, no tak.
Ktoś poszuje gdzieś. Ktoś tam jest. Ej, rusz się, halo! Cholera. To DC go uratowało teraz. DC, on chyba miał, kurde, Brain DC. Ten co tam? Od drdynia. Kata! Kata! Jakby się nie zastanawiał, to może byśmy zabili na czas. A szkoda, Galet. Pozwalają mi feedować. Co ja chcę z tego zrobić? Hybrydę. Bo już mi się nie podoba ten APDM. Czy on jest za słaby jednak? Znerfili go. Od czasów mojego filmu Upteon zobaczyli, że to jest średnie i znerfili to. Co z tego, że jest ratio 1:1? Musiałbym mieć 1000 AP, żeby to dobrze wyszło. Kurde, w sumie może to miałoby sens. A! Co jest gruby? Faktycznie jest gruby. Dużo, dużo ma leveli. Albo jakby to powiedziała moja siostrzyczka, dużo ma leveli. Skurczybyk. Czyli w zasadzie ja mam tylko stuna. Jak ten stun nie będzie kluczem, to mnie nie ma. Koniec. No pokaż te maestry, co ją pokazywałeś przed chwilą. Ta gra jest taka piękna. Ta gra robi się taka piękna, kiedy te wszystkie zachowania zaczynają cię bawić. No i patrz teraz, co się dzieje. No, tu? Zaja? Halo? O dobra, patrz, może się to uda. Albo i nie. Aj, kurczę, no. Jak żyć, skoro oni nie pozwalają mi zrobić takich, kurde, akrobacji z kosmosu. Ale przynajmniej ulta mam zaraz. Jak to rzucę, to się odbije? Ej, to dobre jest do harasowania. Mogłem tak robić. Ej, ja już wiem! Odkryłem, czemu mój build nie działa, bo nie maksowałem W. O nie! Wszystko się zmieniło. No uciekaj, uratowałem cię. Na chwilę. Kurde, zaraz ulti, ale to jeszcze za długo. Ja tylko sobie chodzę i stunuję i to jest wszystko. I to jest wspaniała gra w League of Legends, kiedy tak się dzieje. Mam go! Wybuchł. Ej, on jest chyba papierowy. Oj, tak! Ej, wiecie co? To jest złe, bo ja w sobie miałem walczyć o honory. Cholera, co ja robię? Ten mój pik się z tym kłóci, bo oni nie dadzą mi honora za te KS-y. Ale w momencie, kiedy zabrałem tego pierwszego killa Katy, it felt so good, że aż postanowiłem, że to jest to, co chcę w życiu robić. Naprawdę, to było wspaniałe uczucie. Musiałem mu to napisać, żeby zrozumiał. On kiedyś czuł to uczucie, bo był w Goldzie. Czy jest w Goldzie? Dzida za zero. Widziałeś kiedyś takiego Pantheona? Ale wiecie co? Ale to jakby... Moje zamierzenie było zupełnie inne, dlatego moje runy też nie bardzo pasują chyba do tego wszystkiego. Chociaż nie są też może najgorsze, bo byłem w stanie na tej linii wytrzymać.
do cela to ty nie masz. Ogólnie ten brat jest taki fajny, bo na nim można by testować naszą siłę. Oni tu są. Albo i tu. Gdzie on jest? Tu? Prawie. No i co teraz? Co tutaj zrobić? Ach. Czyli tu się rekaluje teraz... Jajor? Jak to się stało w ogóle? Kto to zrobił niby? A, dobra, już wiem. Ta brygada. WTF! Jak to możliwe? Umarłem 11 razy w tej grze. Jak to się stało? Co poszło nie tak? O Jezu, ta gra jest piękna. Naprawdę. Zobacz. Jak myślisz, dlaczego to się teraz dzieje? No, no jak myślisz? Nie wiesz? No dobry jesteś, kurde, nice! Ale kurde, no to maestria jak nic. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Uważam, że maestria to jest najlepszy wyznacznik skilla w League of Legends. Od tego momentu tak zacząłem myśleć. Dobra. Idziemy tutaj. Staram się zapewnić tym pingwinkom życie. Takie dobre warunki. Tutaj jednego wsadziłem, żeby sobie żył. I on jest szczęśliwy w zasadzie. Ja bym się tam tepnął, kurde, tylko ta Vayne. Nawet jeśli zabije Branda, to ona mnie wysadzi. Oni są primate. Może jednak, nie? O, za późno! Cholera, to się teraz musi wydarzyć. Mam ją? Ona ma heal'a, tak? Dobra, mam. Yeah! Ignite żądzą! Nawiązując do pewnego polskiego kanału. Tylko czemu jeszcze nie kupiłem tego? Skoro jest za darmo? To się oczywiście zmieniło w tej sekundzie. I już jestem gotów. Ale no, dobra, no. Nie oszukujmy się, ta gra jest skazana na sukces. Heh. Także chyba będę się mógł powoli z wami zaraz żegnać tutaj. No. To jeszcze odpowiem na kilka pytań. Dlaczego nie było wczoraj miniaturki? Bo po formacie nie mam jeszcze Photoshopa. I wirus mi zaszyfrował pewne grafiki, których używałem do miniaturek. A czemu nie było intro i outro? No więc z podobnego powodu, bo mam zaszyfrowane intro i outro. Mój wirus załatwił mnie na amen. Więc was przepraszam. Ciężkie życie. Ciężkie. Jak sobie podskoczyłem. Tak patrzyłem, czy pokaże mi maestry, bo w końcu wzięła tego miliona. Dobra, czy to ma sens? Ja już patrzę na ten build i ja wiem, że ja zbłądziłem gdzieś po drodze, ale... Ale z jakiegoś powodu it feels good. It feels so right. Cholera, Brand jest taki gruby już. To na kogo ja mam skakać? Na nią chyba. Skacz do mnie.
Dobra, nie chodzi się czymś zajmą, żebym ja mógł skoczyć z góry. To jest nasz cel. Zmarnuję to. O Boże. Nie chciałem tu być. O nie. O, oni mnie będą ścigać teraz przez całą mapę. Cholera, widać mnie. Brakuje mi jednego. Czy nie? Może nie. No dobra, no co, no i tak już jest koniec tej gry. Nie wybronimy tego. Też może? Tylko czy sens był? A, próbowałem. O nie. O nie. Żyje. O no nie. Gdzie ma stres? Great game. Well played. No dobra, moi drodzy. Żegnam się z wami. Dziękuję, że oglądacie moje wspaniałe zmagania z League of Legends. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć.